Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za techniczne przybycie na otwarcie zupełnie wyjątkowej wystawy, zupełnie wyjątkowej artystki. Ogromnie miło mi powitać Natalię Ellen. Witam Państwa na otwarciu wystawy Natalia Ellen Sekrety Mel Trevor. Bardzo miło powitać mi także przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektora Departamentu Narodowej Instytucji Kultury, doktora Zenona Buskiewicza. Witam serdecznie. Kuratorkę wystawy Ewę Doniak i autorkę aranżacji wystawy Małgorzatę Szczęśniak. Witam serdecznie. Ja chciałam tylko krótko zaznaczyć, że jest to wystawa dla CSW Zamku Jezuskiego, bardzo ważna. Jest to wystawa artystki, wybitnej artystki dla sztuki współczesnej, nie tylko polskiej, ale dla światowej sceny współczesnej. Artystki zauważonej i docenionej już wiele lat temu przez najważniejsze instytucje sztuki na świecie. Artystkę pokazywaną w tej kwotę w Centrum Pompidou, dzisiaj w Zamku Jazdowskim. I artystkę aktywną od końca lat 60. Znaną pewnie większości Państwa z ikonicznego już dla sztuki polskiej dzieła Sztuka Konsumpcyjna. Natomiast myślę, że ta wystawa jest ważna również z tego powodu, że ona ten obraz Natalii Ellen przełamuje, zmienia, pokazuje jej twórczość w innym, mamy nadzieję, zupełnie nowym, mamy nadzieję, że dla wielu zaskakującym świetle. Więc bardzo, bardzo się cieszę z tej nowej interpretacji, najnowszych prac Natalii, przez których pryzmat możemy całą twórczość Natalii Ellen poniekąd na nowo przeczytać. I ja zanim poproszę o zabranie głosu najważniejszą osobę dzisiejszego wieczoru, a następnie współautorki dzisiejszego projektu, chciałam poprosić o słowo pana dyrektora Zenona Buskiewicza. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, nie chcę zabierać czasu nadmiernie przeznaczonego dla artystów. Pozwólcie, że zwrócę tylko uwagę na dwa aspekty tego dzisiejszego wieczoru. Otwieramy wystawę retrospektywną artystki, która tak wiele emocji budziła przez całą swoją drogę twórczą. Zobaczymy, jak te emocje dzisiaj na tej wystawie będziemy mieli okazję zweryfikować. Kłaniam się nisko pani Natalii LL. Dziękuję za wszystko to, co wniosła swoim rzeczywiście niebanalnym działaniem w życie artystyczne, kulturalne kraju. Drugi aspekt dzisiejszy, jeżeli w przypadku wystawy pani Natalii Ellen spoglądamy wstecz, to w przypadku pani dyrektor Małgorzaty Rudisiak spoglądamy w przód. Rozpoczyna, jak można powiedzieć symbolicznie, tą swoją drogę w tym momencie, w tej chwili ku kolejnej kadencji dyrektora CSW, a więc tak zbiegają się te dwie rzeczy, jedna retrospektywa, druga perspektywa, oby ta harmonia trwała przez wiele, wiele lat z dobrym skutkiem. Życzę Państwu miłych, atrakcyjnych wrażeń. Kłaniam się obu Panią. Dziękuję bardzo. I już przekazuję głos Natalii Ellen. Natomiast zanim to zrobię, częścią nieodłączną tego otwarcia jest aranżacja Małgorzaty Szczęśniak, która obejmuje także osobę samej artystki. Natomiast możemy się uformować. To najbardziej pierdzi. Nie wiem, czy to pierdzi, ja to też nie będę nie mógł. Nie mogę jeszcze raz? No. 170. Tak.
Dobrze, na razie niech to będzie tylko do zdjęć. Wodę wskazać, Dobrze, to ja żeby nie stresować artystki. Już przekazuję mikrofon.